Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam Państwa serdecznie w naszym wieczornym paśmie, które jak w każdy wtorek poświęcone jest książkom. Dzisiaj książce wyjątkowej, mianowicie ukazała się na naszym rynku wydawniczym najbardziej całościowa, największa biografia księdza Jerzego Popiełuszki, autorstwa Mileny Kindziuk, którą witamy w studiu. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. I jest z nami także ksiądz Józef Naumowicz, który pełni funkcję notariusza w procesie kanonizacyjnym błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Szczęść Boże, witam serdecznie. Książka liczy ponad 900 stron. Można powiedzieć, że jest to opus magnum Mileny Kindziuk, która wcześniej już napisała kilka książek poświęconych tej postaci. I proszę powiedz mi, no, jak się zaczęła twoja przygoda z księdzem Jerzym, bo ona trwa już ponad dwie dekady, a nie, może nawet dłużej. Tak, rzeczywiście ta książka jest efektem moich ponad 20-letnich badań nad życiem i nad działalnością księdza Jerzego Popiełuszki. Czyli od dzieciństwa. Czyli od przedszkola. Od przedszkola, tak. Zaczęło się od tego, że jako mała dziewczynka byłam na pogrzebie księdza Jerzego. Tak, nie było to w przedszkolu, ale uczestniczyłam w pogrzebie. Ta postać wraz z upływem lat fascynowała mnie coraz bardziej i bardziej. I później jako dziennikarka pisałam o księdzu Jerzym artykuły. Docierałam do świadków życia księdza Jerzego, którzy opowiadali niesamowite historie o nim. I później poznałam jego mamę, Mariannę. Napisałam o niej książkę, też kolejne książki o księdzu Jerzym. Było to o tyle ciekawe, że zaczynałam interesować się tą postacią w epoce jeszcze bez internetu, bez IPN-u, bez archiwów. Docierałam do świadków życia księdza Jerzego ze wszystkich okresów jego życia i odnajdywałam w prywatnych archiwach zdjęcia, rekonstruowałam fakty, jeździłam po Polsce, docierałam do ludzi. Także było to takie niemalże śledcze dziennikarstwo i bardzo ciekawe. Spotkania z ludźmi którzy byli przy księdzu Popiełuszce. Przynajmniej tak jak patrzyłem na końcu, są wymienieni ci rozmówcy. No to jest cała lista takich najbliższych i współpracowników księdza Jerzego, ale głównie świeccy oczywiście, ale też księża. Czy ksiądz Sikorski, czy inni księża, więc... Ale to jest rzeczywiście obecnie najpełniejsza biografia księdza Popiełuszki z wieloma nowymi, tak jak zapoznałem się z tą książką, spojrzeniami, ale też takie podsumowanie. No to jest całokształt łącznie z kontekstem społecznym, religijnym, bo to jest ksiądz Popiełuszko. Dzisiaj by miał 71 lat. Urodził się 14 września 1947 roku. No właśnie, żyją jego koledzy kursowi. Tak, żyją koledzy. Jeszcze żyją. Tak. I oczywiście ci, którzy byli w seminarium, ci, którzy chodzili z nim do szkoły. Ci, którzy w wojsku odbywali służbę wojskową. Tak, właśnie. To są, stąd to jest postać współczesna i wielu świadków. A jeszcze na mszach za ojczyznę, no to bywało tam po 10, 20 tysięcy, 30 tysięcy, więc i to, kto przyszedł na mszę za ojczyznę, okazuje się, że już przychodził zawsze. To był taki fenomen, że kto nie chodził na mszę za ojczyznę, to miał takie wyobrażenie, tak jak propaganda mówiła, albo taka plotka uliczna, że tam jakieś są, tak jak Urban napisał, seanse nienawiści, albo jakieś seanse polityczne. Okazuje się, kto przychodził, że to jest były głębokie przeżycia religijne, oczywiście, że były poruszane aktualne tematy, ale to była... Nigdy ksiądz Jerzy nie przekroczył tego sakralnego charakteru mszy. Chociaż też trzeba powiedzieć, że msze za ojczyznę akurat miały bardzo wyraźny charakter też patriotyczny. Ksiądz Jerzy tutaj wpisuje się w taką piękną tradycję kapłana patrioty, kapłana, dla którego wiara jest tak samo ważna jak miłość do ojczyzny, o czym zresztą mówiła pięknie matka księdza Jerzego, Marianna Popiełuszko. Ona podkreślała wielokrotnie, że u nas w domu ojczyzna była tak samo ważna jak wiara. I on wyniósł właśnie tą miłość najpierw do małej ojczyzny, do Białostocki, do Suchowoli, z której pochodził, a później przełożył to na ojczyznę przez duże O. On miał takie też tradycje, to jest ciekawe, patriotyczne, że jego wujek, tak,
walczył w AK. Alfons Gniedziejko, czyli to jest ze strony matki. Brat matki, który w czasach komunistycznych po II wojnie światowej został zamordowany jako dawna kobieta. Czyli był żołnierzem wyklętym. Ksiądz Jerzy na jego pamiątkę też dostał imię, prawda? Alfons właśnie był ksiądz Jerzy. Ale z tym imieniem to też były pewne kontrowersje, bo inaczej to imię było traktowane na wsi w Białostockiem, a inaczej w Warszawie. Już miało pejoratywne znaczenie i dlatego ksiądz Jerzy zmienił imię. Kiedy był w seminarium, postanowił zmienić imię na Jerzy. A jeszcze trzeba powiedzieć, że Alfons, ponieważ był Alfons Liguori, to była bardzo popularna postać, wielki święty, moralista. Jego książki były znane w Polsce i sądzę, że właśnie to imię, popularność, ponieważ w mojej rodzinie też był Alfons i też zmienił na Alfred. Wujek mój był Alfons, więc w XIX wieku to imię nie miało jeszcze złej konotacji. To pani Marianna o tym mówiła, że ona wybrała to imię jako wzór świętego. Chciała, żeby patronem był święty Alfons. Tak. I później on jeszcze do seminarium przyszedł jako Alfons, z tym, że do niego już wtedy mówiono Alek. Zdrobniale, ponieważ Alfons, zazwyczaj używa się w Polsce zdrobniałych imion. Alfons jest trudno mieć, zdrobnić to imię. Ale już chyba na piątym roku w seminarium złożył podanie o zmianę imienia oficjalne w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mówiliśmy o tym, że żyje wielu kolegów kursowych księdza Jerzego, ale też podczas beatyfikacji żyła matka błogosławionego i to też jeden z niewielu przypadków w historii, że w mszy beatyfikacyjnej uczestniczyć matka błogosławionego. I to też niesamowite, że matka idzie za relikwiami syna. Przecież pani Marianna szła za relikwiarzem z relikwiami syna. Ona pamiętała, kiedy musiała identyfikować to zmasakrowane, storturowane ciało swego syna, a później szła za nim do ołtarza. Co ciekawe, do końca życia niemal przyjeżdżała na każdą wielką uroczystość księdza Jerzego, bądź w Warszawie, bądź w innych. Ona była często zapraszana. To była niesamowita postać. Na rocznicę śmierci, na imieniny księdza Jerzego do Warszawy, na jego grób przyjeżdżała. I zawsze jej obecność to była taka, ona miała w sobie taką jakoś i pogodę, i moc, i taką mądrość wielką. Mądrość niesamowitą miała, ale też poczucie humoru niesamowite. Ja pamiętam, kiedy po jednej z uroczystości w czasie rocznicy uprowadzenia księdza Jerzego, nuncjusz apostolski, wtedy jeszcze arcybiskup Miliore, zapytał panią Mariannę, ile pani właściwie ma lat? A pani Marianna, śmiejąc się, podwiązując sobie tak chusteczkę pod szyją, powiedziała, tyle lat, ile zim. Kobiety się o wiek nie pyta. A miała wtedy 90 lat, także potrafiła świetnie puentować. Ale też jeszcze a propos jej mądrości, na przykład kiedy po beatyfikacji księdza Jerzego otrzymywała w prezencie, w cudzysłowie można powiedzieć, relikwiarz z relikwiami księdza Jerzego, odbierała je w kościele przy ołtarzu, pamiętam, w czasie mszy świętej i ktoś wtedy z wiernych takim teatralnym szeptem skomentował, że ojej, to musi być straszne, relikwie syna trzymać w ręku i do domu nieść, a pani Marianna takim półgłosem od razu tak sama z siebie odpowiedziała, jak to straszne, to ty nie rozumiesz, po co relikwie są potrzebne. Jeszcze przypomnijmy, że w sumie dzięki niej w dużym stopniu mamy w Warszawie grób księdza Jerzego. Ponieważ władze komunistyczne oczywiście nawet sekcję zwłok zrobiły w Białymstoku, w miejscu, to jest region zamieszkania. No i chciały, żeby on w Warszawie, nie było takiego miejsca kultu. Stąd, żeby był pochowany tam w Suchowoli, na cmentarzu. No, kiedy powstała oczywiście idea pochowania go w Warszawie, trzeba było zapytać rodziców. I właśnie pani Marianna powiedziała, oddałam go kościołowi i nie musi być
na naszym rodzinnym cmentarzu. Do prymasa Glempa wtedy tak, powiedziała tak. Te słowa. Oddałam go kościołowi, nie zabiorę go kościołowi, oddaję i podobnie będzie w Warszawie. Ciekawe, jak spotkanie z Janem Pawłem II, ponieważ przypomnijmy, Jan Paweł II, 87 rok, kiedy przyjechał pielgrzymka do Polski. Władze komunistyczne, to jest kilka lat po stanie wojennym, nie pozwalają na oficjalną wizytę w kościele przy grobie księdza Popiełuszki na Żoliborzu. Ale Jan Paweł II stawia warunek, że musi tam być. Oczywiście nie stał długo w milczeniu, modlił się, później podszedł do rodziców, właśnie do mamy, no i mówi: mamo, dałaś wielkiego syna kościołowi. No i ona od razu prosto: to nie ja dałam, to Pan Bóg dał. Więc to są takie odpowiedzi. Takie puenty niesamowite. Tak, tak, bardzo. A przecież prosta kobieta spod Białostockiej wsi. Podobnie, jeszcze, mądrość... skoro jesteśmy przy niej, żeby nie zgubić, bo to jest bardzo ważne w duchu księdza Popiełuszki, który, no jest to hasło przy jego przebaczenia i braku zemsty i wtedy, kiedy w czasie procesu zabójców, czyli 85 rok, czy to było zaraz chyba po śmierci, czyli jesień 84, pytano, jakiej kary ona by chciała dla tych zabójców. I ona powiedziała: chciałabym, żeby oni się nawrócili. I że przebaczyła zabójcom. Przebaczyła. Zabójcom ja już przebaczyłam. Ja już przebaczyłam. Mhm. To jest w zasadzie, i to jest powiedziane tak, no bez jakiegoś patosu, powiedziane bardzo prosto, autentycznie. Bardzo to jest właśnie też no, ksiądz Jerzy, który wyrastał w takiej rodzinie właśnie. No właśnie w rodzinie, bo mówimy tu dużo o matce księdza Jerzego, a ojciec, bo ojcu jest coś cicho. No właśnie, ojciec troszeczkę tak jakby w cieniu, ale też ojciec no, bardzo się załamał po zamordowaniu księdza Jerzego. Rzeczywiście tak było, kiedy przed pogrzebem otworzono w kościele o świcie trumnę z ciałem księdza Jerzego. Ojciec no, niemal rzucił się na posadzkę kościoła i strasznie krzyczał. A pani Marianna stała w milczeniu i ona potem mówiła, oni właśnie inaczej reagowali zupełnie, i pani Marianna mówiła, że mąż krzyczał, a ja cierpiałam w milczeniu. Mojego cierpienia nie było słychać. I ojciec no, chyba nie podniósł się już do końca życia z tego stanu takiego załamania, szoku ogromnego. Aczkolwiek też bardzo piękna postać, bardzo pracowity, bardzo uczył księdza Jerzego szacunku do ziemi, szacunku do pracy ludzkiej i bardzo też wierzący. Także, no, i też były więzi serdeczne między ojcem i księdzem Jerzym, tylko tak jak mężczyźni. Tak. Mniej mówią, ale są razem, czują te więzi. Ksiądz Jerzy zresztą pięknie pisał o ojcu, na przykład w zapiskach są takie słowa księdza Jerzego: jak wyjeżdżałem z okopów, to popłakał się staruszek, i to było jedno z ostatnich spotkań z ojcem właśnie. Mm-hmm. A mówiliśmy tutaj o tym, że ten grób powstał na skutek między innymi woli matki księdza Jerzego. I to też jest niesamowite, że spontanicznie zorganizowała się straż przy tym grobie i ona właściwie do dziś pełni swoją Tak, to jest taki fenomen, funkcję. Że właściwie dwa miejsca są w Warszawie, takie grób nieznanego żołnierza i grób księdza Jerzego, gdzie całodobowo pełni, no, jest warta całodobowa, honorowa przy grobie. Wtedy, w 1984 roku, w listopadzie, ta straż pełniła no, swoją funkcję. Wynikało to z tego, że bano się, ludzie się bali, że ten grób zostanie zbezczeszczony, że komuniści będą się mścić i że no, zniszczą grób księdza Jerzego. I później, jeszcze przepraszam, stopniowo zaczęli no, oddawać hołd w ten sposób księdzu Jerzemu, przez to, że są ci ludzie, oni się zmieniali co ileś tam godzin i całą noc, cały dzień rzeczywiście stali i stoją do dziś. To jest wielki fenomen tego miejsca, bo to są często ludzie starsi, ludzie, którzy pamiętają księdza Jerzego jeszcze, i oni do dzisiaj, dzień, mróz, czy śnieg, czy deszcz, czy święta, stoją przy grobie, zmieniają się. Naprawdę to jest fenomen ogromny. Początki jeszcze tej warty, to jest jeszcze za jego życia, kiedy grożono księdzu Popiełuszce, kiedy kamienie leciały w jego okna,
kiedy bano się jego życie, więc robotnicy, wtedy hutnicy, no kolejno wartowali przy jego drzwiach, żeby... Żeby chronić. Tak, żeby chronić jego, czy przeprowadzano go z mieszkania do kościoła, czy... Żeby bezpiecznie Już wtedy była całodobowa warta, ale przy jego mieszkaniu. A później oczywiście to się bardzo rozrosło. Tak. Znam bardzo wielu ludzi, którzy przyjeżdżali spod Warszawy na jeden dzień, żeby tutaj mieli regularne dyżury przez lata, bardzo związani z tym miejscem, bo to jest no, miejsce naprawdę wyjątkowe. Tak? Zresztą zawsze grób męczennika to jest, był zawsze w tradycji chrześcijańskiej od początku miejscem wyjątkowym. Nad grobem budowano kościoły, relikwie męczenników mieszczano w ołtarzach. Tutaj jest naprawdę, to jest błogosławiona taka decyzja, że ten grób jest w miejscu, gdzie on działał. Przez 4 lata, niedługo, ale ten kościół świętego Stanisława i to akurat no, wiadomo, że msze święte były sprawowane właśnie za ojczyznę na tym, na balkonie, który jest przed kościołem i tam no, teraz jest grób księdza Jerzego. A czy ksiądz osobiście miał styczność z księdzem Jerzym Popiełuszką? Tak, ale nie, mimo że no ja też jestem z południowo-wschodniej, północno-wschodniej Polski, czy te same, spotykałem go kilka razy, ale to nie były, no, on był starszy, on był święcony w 72 roku. Ja byłem na jego pogrzebie jako diakon. Czyli pamiętam, jeszcze też byłem przy samym ołtarzu i to. Natomiast spotkałem go kilka razy, między innymi, czy to był 83, czy 4 rok, może 84, w kościele seminaryjnym były rekolekcje dla nauczycieli. I ksiądz Jerzy prowadził. I pamiętam, po mszy ludzie nie wychodzili z kościoła. On dosłownie wszyscy szli do ołtarza, do niego, wszyscy, no ale to trwało jeszcze po mszy. On miał coś w sobie takiego, to jest jego fenomen, że on przecież nie był jakiś błyszczący, jakiś tego, ale miał w sobie tyle, tak dużo jakiejś miłości, dobra, że przyciągał ludzi. I to mówili właśnie ludzie, którzy znali księdza Jerzego też bardzo dobrze, którzy byli jego przyjaciółmi, że właśnie taki fenomen, naprawdę miłości do drugiego człowieka. Na przykład jeden z rozmówców powiedział mi, że jak raz z nim porozmawiałem, zobaczyłem go, to wiedziałem, że to będzie ksiądz mojego życia, że albo ja umrę pierwszy, albo on, ale zawsze już będziemy razem. To też tak uderzało mnie w tym właśnie, co ksiądz profesor mówi. To ludzie potwierdzali, ci, którzy dobrze go znali. I to nawet, no wątpię, żeby wszyscy go wcześniej znali, ponieważ no, ja pamiętam te lata, ja byłem wtedy w seminarium, kiedy byłem przez ojczyznę, kiedy no, to były lata bardzo burzliwe i ponieważ seminarium było na krakowskim przedmieściu, więc wszystkie te manifestacje, wszystkie różne, więc działy się tam nieraz w czasie manifestacji. Ludzie uciekali przez seminarium i gaz, który się unosił, to pamiętam te momenty. I jako kleryk też nie mogłem chodzić na mszę z ojczyzny, ale tę atmosferę pamiętam tamtych czasów. I tylko go, powiedzmy, z daleka go widziałem. To nie był ktoś, z kim miałem jakieś relacje bliższe. Ale wszędzie w tych wszystkich relacjach, które czytałem, pojawia się właśnie ten sam wątek, że to był taki zwyczajny ksiądz. Tak, nic, można powiedzieć, czarującego, rewelacyjnego, a jednak jakoś przyciągał. I jego kazania też były, no, nie był przecież oratorem, nie był mówcą jakimś wybitnym. Mówił bardzo monotonnie, czytał te kazania wręcz, te, które wygłaszał na mszy za ojczyznę, czytał, a jednak przyciągał, taka charyzma niesamowita. Co ciekawe, że pisał kazania, nawet te, nie tylko te wielkie, ale te zachowały się rękopisy jego bardzo wielu kazań, tych co niedzielnych. I o tych kazaniach to właśnie za chwilę powiemy, a teraz krótka przerwa, zostańcie Państwo z nami, za chwilę dalszy ciąg naszej rozmowy.